Siemano, witam Was w kolejnym vlogu. Teraz dzisiaj takie rozjaśnienie. Kabina wyniesiona, elementy kabiny wyniesione do tyłu, zakryte. No i dzisiaj tutaj jeszcze nie mam koloru, ponieważ w lakierni nie było dostawy i nie ma z czego zrobić za bardzo takiego odcieniu, jaki chcę. Dzisiaj ma być po południu. Mam 3 litry niecałe. Ale na chwilę obecną skupię się jeszcze na kolejnej warstwie podkładu, ponieważ są takie miejsca, niedociągnięcia, widzicie, trzeba to wszystko popoprawiać, żeby później nie było, że po roku czy po dwóch będzie nam gdzieś ruda wychodziła. Tutaj porozkręcają sobie elementy, bo to było złożone, muszę poprawiać. No i po prostu nałożę kolejną warstwę podkładu dzisiaj. No i takie mniej więcej rozjaśnienie. Tam dużo osób się pytało, czy jest reduktor. Więc przejdę mniej więcej do ustawień pistoletu. Jest to wszystko robione na oko. Jest się z samoukiem. Tutaj na pistolecie jest. Dużo osób się pytało, jaki pistolet. Jest to SG-828. Średnica dyszy 1,4 mm. Ciśnienie roboty 4 bary. A więc tutaj znajdujemy się przy zaworze. Jest to zawór zamontowany specjalnie do plazmy. Zawór z filtrem. Skrapla nam tutaj ciecz. Osusza nam powietrze, żeby nie było mokre powietrze. No i tutaj mamy regulację ustawienia. Podnosimy i sobie przykręcamy. Mam ustawione na około 3 bary. No może ciutkę więcej. Tak więc, żeby nie za mało było, 3 bary cały czas trzyma. Kompresor duży, wydajny, nie ma problemów, żeby brakowało na pewno powietrza, jeżeli chodzi o malowanie. A więc, taka ciekawostka, przedtem jak malowałem, to miałem troszkę za duże ciśnienie. Po zmniejszeniu ciśnienia, po wyczytaniu trochę w internecie, kładzie się to o dużo, dużo lepiej. No, człowiek po prostu uczy się na błędach, a jeżeli tych błędów nie popełni, no to się po prostu nie nauczy. Czasami nieraz to się szybciej człowiek podgaduje wszystkiego. No i takie ustawienie pistoletu, tu się reguluje wicher, tutaj podawanie farby, tutaj regulacja powietrza też jest. No i mniej więcej pistolet z 15-20 cm mam ustawiony i sobie zobacz, na kartonie psiknę. I takie coś mi daje. No i można powiedzieć, że troszkę mógłby więcej farby dawać, rozszerzać, ale w takich małych zakamarkach jak maluję, to po prostu takie ustawienie, jak dla mnie, jest w zupełności wystarczające. Tak więc jedziemy sobie powolutku. Drugą warstwę podkładziku, tu już sobie wszystko pomalowałem. Fajnie wszystko, będzie zaraz chło i będziemy kłaść może i kolor tutaj zobaczymy. Nie wiem ile podkład, godzinę, dwie i można chyba kłaść akryl. O, teraz to bajka. Dobre ustawienia. Jak to się mówi, samo się robi. A więc tak. Podkład zrobiony drugi raz. Tutaj doniosłem elementy jeszcze do lotu powietrza od filtra. A dokładnie do turbiny. Chyba tak. I tutaj przednie mocowanie kabiny, czyli poduszki wraz z uchwytami, bo bym zapomniał. I tutaj od pompy osłona pomalowana z dwóch stron już. Jak możecie zauważyć, odważniki, kurde szoko, obciążniki są rozłożone, tam odkryte. No i będziemy malować kolorem. Kolorem, a jakim? A takim, jakim kadłub. Czyli nie będę tutaj Was zwodził, jakie kolory będą, bo to trochę byłoby nie na miejscu, dziecinne. Bądźmy poważni, szanujmy się. Ja szanuję Was, Wy szanujcie mnie. I tutaj mamy odcień, ten co pokazywałem, siwy, cyk. Ile dokładnie mamy? Tutaj będzie litr dokładnie, a tutaj 700. Tak, 700. Tutaj mamy dodatkowo utwardzacz 560 i rozcieńczalnik
akrylowy i tak samo utwardzacz akrylowy, czyli 3 do 1. Tak więc bierzemy się za mieszanie. Czyli tak o, 300 ml farby, 100 ml utwardzacza i 100 ml rozcieńczalnika, ale rozcieńczalnika damy troszkę mniej, gdzieś 70, ponieważ chociaż może tutaj i zrobimy rzadszy, bo będziemy malować obciążniki. One są takie porowate, no zobaczymy jak to nam wyjdzie, ale tutaj boję się, że będą zacieki się robiły, dlatego zrobimy sobie pierwszy pistolet, namieszamy sobie po prostu farbę jaką? Troszkę gęstszą. A więc, tak zawsze powtarzam, przed każdym malowaniem trzeba daną farbę rozmieszać, ponieważ zobaczcie, tutaj mamy kilka kolorów, skład tego odcienia, odcieniu, szoko, znowu słownik szoka, wchodzą kilka kolorów, nawet żółty tutaj jest, składa się z czarnego i jakichś tam innych jeszcze kolorów i zobaczcie, jest wszystko rozwarstwione, dlatego trzeba to wszystko dokładnie wymieszać, mam taką specjalną malarską, nie wiem jak to się nazywa, szpatułkę do wymieszania, czy coś w tym stylu, trzeba to dokładnie wymieszać, zobaczcie, wszystko się teraz zmieni, trzeba wokół ścianek zabrać, bo zobaczcie, tu jest porozwarstwiana, nie jest dokładnie wymieszana, tego muszę to wszystko dokładnie zebrać i wymieszać, żeby nie było później, że inny odcień czy coś w tym stylu. Tak więc dokładnie to sobie teraz wymieszam. No i za chwilę będziemy sobie, tutaj mam czystą miareczkę, o proszę bardzo, cyk, ładnie, będziemy wszystko to sobie dozować. A co my tu mamy? Jakiś deszczyk znowu. Kurczę, idą te chmury, ale nie może się nic rozpadać. No, pada, pada, dobre jest i to, ale jak wiecie, no, kto ma słabe ziemię, to po prostu wie, o czym mówię, że chciałoby się więcej tego deszczu. Bo to chwila, moment i z powrotem powtórka z rozrywki, ale powtarzam, dobre i to, czyli no, jak misiu będzie chodził, to chyba będzie miał co ciągać, ale jeszcze daleko do efektu finalnego, czyli zbiorów. Tak więc my na razie, szoko, skupmy się na niedźwiedziu, a nie ty już plony liczysz tutaj. Dobra, farba wymieszana i wlewamy sobie. Myślę, że będzie ok. No już tutaj nic więcej nie wymodzę. No. Cyk, 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 tu pozbierane, nigdzie czarnego nie ma. O, taki oto kolorek, mnie się podoba. Miał być troszkę ciemniejszy, ale wydawał mi się, że będzie po prostu za ciemny do żółtego. Tak więc wlewamy sobie 300 farby, tak odmierzam. Mogę robić cena 200 farby, tak jak tutaj jest podziałeczka 200 i 3 do 1. Czyli tutaj 3 do 1 wychodzi ogólnie o rozcieńczalnika trochę mniej, jak mam proporcje zalecane. No ale zobaczymy, leję tak jak mniej więcej mi to wytłumaczono, czyli 300 farby, setka utwardzacza i gdzieś 70-80 rozcieńczalnika, tak więc machnią, gdzie jest 300, jest 300 i wlewamy sobie powolutku. Plum, 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 dawaj, 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 dawaj. O, jest 300, a nawet i więcej. O, kapie, to jest droga farba, każda kropla się liczy. O, cyk, elegancio, już nic nam nie wyleci, dobra, element mieszający obczyszczamy i wlewamy setkę utwardzacza, utwardzacz do akrylu, o, draniu ty, o, co tu się stanęło, czyli do 400 lejemy, patrzcie czy dobrze robię, żebyście napisali w komentarzu czy dobrze zrobiłem. 400, oj, nawet, no i szoko, 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 troszkę więcej wlałeś, ale to nic. Ile wlałem więcej? 50 chyba. Niedobrze, bardzo niedobrze. No, 20 więcej, czyli troszkę farby dolejemy, deczko. Oj, dobra.
Będzie gitara już teraz. Nic nie zrobimy. No i rozcieńczalnika dolejemy gdzieś tak do niecałego 500. Tak z 470. O! I zobaczymy, jak to się będzie nakładało. Jak tego, to po prostu sobie dorobimy. Dolejemy jeszcze. Zobaczymy, jaka konsystencja wyjdzie, ale widzę, że już wyjdzie bardzo dość rzadka, ponieważ ten akryl troszkę rzadszy jest niż poliuretan, jeżeli chodzi. Tak jak malowałem kabinę, to jest z tej samej firmy, nie pamiętam, jak się nazywa. Wszystko podam na koniec remontu. Na koniec remontu wszyscy właśnie pytają się, czy będą właśnie, czy będzie zestawienie takie kosztów, co było robione. Myślę, że uda się to zrobić, tylko nie wiem, czy to starczy odcinka na to. To będzie chyba trzeba na dwa etapy podzielić, albo odcinek będzie bardzo, bardzo długi. Myślę, że godzinny. No ale zainteresowani, którzy będą tą całą akcją, czyli grubym remontem niedźwiedzia, myślę, że będą zadowoleni. Na pewno to powstanie, ale nie obiecuję kiedy, tak więc na razie to trzeba pomalować wszystko. A więc chwila prawdy, zaraz ujrzycie, jak to będzie wyglądało na odważnikach, ten kolor. Ostatnie mieszanie, cyk do góry, jeszcze cztery kółka, 1, 2, 3, 4, no i dobra. I wlewamy sobie troszeczkę. Połowę, o, proszę bardzo. Cyk, zakręcamy. No i co, bierzemy kamerę. Kamera jest na głowie. I próbujemy malować sobie. Zobaczymy, co to będzie w ogóle wychodzić. Zaczniemy pierw od boków. O, tu coś o-ring trzeba by zmienić. Tutaj trochę pójdzie dużo farby ze względu na to, że tych zakamarków jest dość sporo, no a jeżeli ich dokładnie nie wymalujemy, no to rdza dostanie, po prostu elementy dostaną wody i po jakimś czasie ruda będzie wychodziła, ale nie o to chodzi. Farbę się dokupi. Tak więc myślę, że tutaj dwie warstwy to takie w spokojności wystarczą, jeżeli chodzi o odważniki. A może nawet jak od tyłu, to jedna taka gruba warstwa. Zobaczymy, jak to będzie się prezentować w ogóle. Dobra. Do tych rantów sobie pistolet przestawię tak, żeby mi poziomo rzucał. Dobrze mówię? O tak. O właśnie. Sobie objadę wszystkie kółeczka. I taki oto kolor będzie miał niedźwiedź. Czy wam się podoba, czy nie, to już nie mój problem. Mi się podoba. Elegancja Francji. Dobra, wyłączam kamerę, bo mi się po prostu zapruszy, czyli tak to będzie wyglądało. Tak więc do usłyszenia gdzieś później.
A więc kolejny dzień malowania za nami. Dochodzi godzina 20. Nie mam co malować, nie mam już farby siwej, szarej. No i udało się pomalować jedne obciążniki, to okrągłe na tylni most w całości. Tutaj wam pokażę, jak one się prezentują. Tutaj jest wszystko, jest ciemno już, odwróciłem, wyschły z tamtej strony. Dwa takie ładniejsze sobie po prostu wypryskałem chyba z cztery warstwy, żeby się świeciły na zewnątrz. No i tutaj takie elementy jak bak, mocowania, tutaj rura. Tutaj muszę to jutro podwracać wszystko i o ile farba będzie, to dokończyć. I tak samo tutaj podwracać, dokończyć. Malujemy od dołu. No i co? Jeżeli jutro będzie farba, no to będziemy w domu i praktycznie trzeba będzie czekać tylko na opony. A, no jeszcze kadłub zostanie do pomalowania, czyli jutro jest taki plan, że to wszystko pokończyć i kadłub zrobić. No i tak naprawdę zostanie nam tylko blacharka. Ale blacharkę już będę robił dopiero, jeżeli to wszystko zamontuję, założę koła i wyciągniemy maszynę na zewnątrz, żeby ją nie zapylić na kolor, bo już jest pomalowana, tak więc nic nie będziemy przykrywać. Tutaj trzeba będzie wszystko to poogarniać, żeby wierzchnia warstwa była po prostu zrobiona tak jak na aucie. Dobra, na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Na razie, cześć.